Myślicie, że wybrałem jakieś dziwne miejsce na kręcenie przyrodniczego filmiku, bo za mną Aleja Pokoju. Tuż obok, słuchajcie, jest oczywiście ulica Stanisława Lema. Tutaj dookoła parkingi i jakieś duże sklepy wielkopowierzchniowe. Natomiast jest tu coś bardzo cennego przyrodniczo, a mianowicie użytek ekologiczny Staw Dąbski. To właśnie dzisiaj tutaj odkryjemy przyrodę w wielkim mieście. Słuchajcie, ten użytek ekologiczny wcale nie jest duży, bo to jedynie 2,5 hektara powierzchni w samym centrum miasta, ale powierzchnia lustra wody jest bardzo duża, zdecydowanie większa niż ta część nabrzeżna, przybrzeżna. No niestety co chwilę będą nam przerywać te samochody, bo jednak miasto budzi się do życia, a jesteśmy tutaj przy parkingu, przy drogach. Wracając do samego stawu dąbskiego, słuchajcie, z około 170 gatunków roślin naczyniowych, oczywiście też rośliny wodne, między innymi rzęsę wodną mamy. Mamy tutaj też różne bardzo ciekawe zwierzęta, bo szczeżuję wielką, czy też raka błotnego, ślimaki wodne, czy też skójkę zaostrzoną. Poszukamy sobie dzisiaj, chciałbym dzisiaj znaleźć tego raka błotnego, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy mi się to uda, natomiast zejdziemy sobie jeszcze na dół pod to lustro wody, opowiem wam ciekawostkę, jak w ogóle się stało, że w tym miejscu, w centrum miasta, mamy taki staw. Słuchajcie, takie stawy w miastach mają bardzo różną genezę. To akurat jest dzieło człowieka, co może być nieco zaskakującego, bo ten staw jest właśnie pochodzenia antropogenicznego. W międzywojniu była tutaj cegielnia. No a skoro cegielnię, to trzeba wydobywać. Gdy kopie się dół i cegielnia funkcjonuje, wszystko jest ok. Natomiast później, po likwidacji już cegielni, zaprzestano wydobycia, no i zaczęły nam odsiąkać wody gruntowe. Ta Niecka, gdzie wydobywano tę glinę, zapełniła się wodą. I słuchajcie, przyroda zaczyna sobie radzić. Wchodzi nam tutaj taki proces jak sukcesja naturalna, oczywiście wtórna, bo wcześniej już człowiek tutaj działał, wydarł tą ziemię. No i teraz natura zabliźnia rany w jakże piękny i spektakularny sposób. Dzisiaj przejdziemy się brzegiem tego stawu, pokażemy wam jakieś ciekawostki przyrodnicze, ciekawe rośliny. Serdecznie zapraszam. W takich miejscach jak to tutaj bardzo często spotkacie ptactwo wodne, m.in. krzyżówki czy łabędzie, które są po drugiej części stawu, które są oswojone. Nie będą przed wami uciekać, no bo okoliczni mieszkańcy przychodzący w to miejsce nie robią im krzywdy, często dokarmiają. No i właśnie tę kwestię dokarmiania chciałem tutaj poruszyć, ponieważ nie powinniśmy dokarmiać chlebem. To powoduje, że te kaczki chorują, łabędzie także. Między innymi wytwarza się taka choroba na skutek takiej złej diety. Jest to tak zwane anielskie skrzydło. Tak samo ten chleb później puchnie im w tym żołądku. Dlatego zachęcam was, że jeżeli już chcecie koniecznie dokarmiać te dzikie ptaki, które znajdują się w tych miejscach, róbcie to odpowiednią karmą. Taką karmę możecie zakupić między innymi w specjalnych kaczkomatach, które są ulokowane w niektórych miejscach w Krakowie. Obchodzimy sobie ten użytek ekologiczny już od dłuższej chwili. W takim szuwarze trzcinowym i nad wierzbowiskami, które są na Dewną, znalazłem przedstawiciela małży, bo musicie wiedzieć, że w tym miejscu, w tym użytku ekologicznym mamy takie dwa gatunki, szczeżuję wielką i skójkę zaostrzoną. Zobaczcie, tutaj mam taką muszlę. Zobaczymy, czy złapie ostrość. Akurat mieliśmy szczęście. Zobaczcie, dwie połówki. Oczywiście to są gatunki pod ochroną. Nie będziemy tego zabierać.
zostawiamy to jako świadka tego miejsca. W tym kadrze pewnie widzicie już w toni wodnej takie liście. O tym organizmie jeszcze powiemy sobie za chwilę. Idziemy dalej szukać. Może znajdziemy raka błotnego, który także tutaj występuje i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że byliśmy tam, gdzie raki zimują. O, zobaczcie, wśród szuwarów widzimy młode łyski. Nie jest to kaczka, choć jest bardzo podobna kształtem swojego ciała do na przykład kaczki krzyżówki. Ma łupkowo-czarne ubarwienie. Dziób i tarczka zachodzące na czoło są białe, a jej palce, co ciekawe, nie są spięte błoną pławną, lecz mają płatkowate wyrostki. Jaki piękny koncert Matki Natury nam tutaj zafundowała przyroda. Przed chwilą obserwowaliśmy tutaj łyskę, która sobie pływała po tej pięknej tafli stawu dąbskiego. Słuchajcie, szuwar trzcinowy, niby taka zwykła roślinność. Strefa przybrzeżna jest niesłychanie ważna dla ptactwa wodnego. Zapewnia im schronienie. To tutaj bardzo dużo gatunków odbywa swoje lęgi. Nad nami zresztą jest fajne wierzbowisko, które też daje pewną ochronę tutaj z góry. Te zwierzęta czują się tutaj u siebie. To jest ich dom. Ten użytek, chociaż mały, pokazuje, że mały użytek w wielkim mieście naprawdę ma sens dla niezliczonej liczby chociażby ptaków. Słuchajcie, to co Wam przed chwilą pokazałem, to grążer żółty. Roślina, która w Krakowie posiada jedynie dwa stanowiska, dlatego warto przyjść dla samej tej jednej rośliny nad ten użytek ekologiczny. Jest to bylina wodna, której liści, jak widzicie, unoszą się w toni wodnej. Nad wodę wystają oczywiście tutaj te pędy, i na zakończenie tych pędów, niczym taka pałeczka perkusyjna, można powiedzieć, rozwijają się żółte kwiaty. Podejdźmy może teraz tutaj, ja Wam pokażę, bo skoro bylina, no to musi mieć takie kłącze, z którego wyrastają te liście. Dzisiaj mamy troszkę niższy poziom wody tutaj w tym stawie, więc doskonale to widać. Zobaczcie, tu mamy na zewnątrz te wszystkie miejsca, o tutaj. Może pokażmy sobie to z bliższa, żeby było takie lepsze ujęcie. Zobaczcie, te wszystkie miejsca, które Wam wskazuję, to są takie blizny po liściach. Zresztą doskonale widać, bo tu jest początek tego kłącza. Zobaczcie, stąd wyrastają ogonki liściowe i ten pęd położy się tam na dole, widzicie, w toni wodnej. Zresztą tutaj tak samo. Doskonale widać, jak ta roślina się tutaj rozwija, zresztą ma się to w tym stawie bardzo dobrze. Już niedługo ten staw pięknie się nam zażółci. Okrążając staw, dochodzimy do najbardziej dzikiego zakątka. W oddali widzimy bloki, Tauron Arenę, wielkie miasto, a tutaj dzikie serce Matki Natury bije pośród szuwarów stawu dąbskiego. Ja sobie wędruję tutaj wokół tego stawu, chcąc przyjrzeć się bliżej temu użytkowi. Natomiast zobaczcie, co znalazłem. Kłodę martwego drewna pięknie
obrośnięta mchem. Bardzo mnie cieszy taki widok, że w tych miejscach znajduje się martwe drewno, ponieważ jest to jeden z czynników, które bardzo zwiększa bioróżnorodność tych miejsc. Więc zobaczcie, przyszliśmy nad staw, a taki element, może trochę kojarzony nawet z lasem, się nam tu trafił. Bardzo fajnie. Wcześniej pokazałem wam na brzegu taką muszlę małży. Tutaj widzicie w toni wodnej. Uważny obserwator dostrzeże ich naprawdę tutaj sporo. Więc warto tutaj przyjść, przycupnąć sobie tak jak ja i patrzeć w toń wody. Zobaczcie, co jeszcze można tutaj zobaczyć ciekawego. Słuchajcie, wędrujemy już dłuższą chwilę. Bez problemu jesteśmy w stanie obejść ten staw. My zaczęliśmy tam z tego pomostku, idąc przy ulicy. Następnie zeszliśmy przez barierki. Jest taka ścieżka, która ja myślę, że będąc w zwykłych butach jesteście normalnie w stanie przejść, przespacerować się tutaj brzegiem tego stawu. Podczas takich wędrówek warto brać sobie worek na śmieci, na przykład, żeby pozbierać troszkę tych odpadków, bo jednak to miejsce, no niestety, jest troszkę zanieczyszczone. Więc będąc w takich miejscach, pamiętajcie, żeby brać sobie jakąś reklamówkę na własne śmiecie, a gdzieś widzicie jakieś inne, to warto takie miejsca posprzątać i o nie po prostu dbać. W naszej wędrówce brzegiem stawu Dąbskiego robimy sobie kolejny przystanek. Nie, tym przystankiem i jego powodem nie jest oczywiście ten piękny wierzby, o którym się opieram, ale to, co widzicie w głębi kadru. Zobaczcie, jaka piękna, szczęśliwa rodzina łabędzi. Widzimy tutaj samca i samicę z młodymi. Ja ich naliczyłem około chyba 4-5. Szczerze mówiąc, nie chcę podchodzić tam bliżej, żeby ich nie poszyć. Pamiętajcie, że te użytki ekologiczne są oczywiście wartością edukacyjną. Są dla mieszkańców, żeby je odwiedzać. Gorąco was zachęcamy, ale zachęcamy was do tego, żeby robić to w poszanowaniu dla przyrody i dla mieszkańców tych użytków. No zobaczcie, jaki piękny widok. Gdybyśmy tam podeszli bliżej z kamerą, to niestety by się spłoszyły. Wcześniej po drugiej stronie jeziora widzieliśmy gniazdo. Też nie chcieliśmy tam za blisko podchodzić. Nagraliśmy oczywiście sobie jakieś tam krótkie ujęcie, tylko po to, żeby wam pokazać. I to oczywiście w bezpiecznej odległości. Dlatego my już wycofamy się w tamtą stronę, żeby nie płoszyć tej pięknej rodziny. Słuchajcie, co ciekawe, wcześniej mówiłem wam o tym, że to ptactwo wodne bardzo szybko się oswaja, tak? Okoliczni mieszkańcy przychodzą, tu karmią. My obeszliśmy tutaj dookoła sobie, żeby tej rodziny łabędziej nie niepokoić oczywiście. No, zobaczcie, że one same podpływają do nas, bo kojarzą człowieka przede wszystkim z jedzeniem i z tym, że nie zrobi im krzywdy. No przy okazji możemy troszkę z bliższa zobaczyć, jak piękny obrazek mamy tutaj. Tak w dużym mieście, już chyba na zakończenie naszej wędrówki, chociaż jeszcze kawałeczek nam zostało do przejścia. Taki piękny widok. Słuchajcie, robimy ostatni przystanek w naszej podróży brzegami tego użytku ekologicznego stawu Dąbskiego. No niestety nie znaleźliśmy dzisiaj raka błotnego, który gdzieś tutaj sobie żyje. Natomiast myślę, że to jest dobre zadanie dla was. Przyjedźcie koniecznie tutaj, poszukajcie tego raka i sprawdźcie, gdzie raki zimują. Ja już się z wami dzisiaj żegnam. Piękny dzień nam się udał podczas kręcenia tego materiału, ale warto tutaj też przyjść. Myślę o każdej porze dnia, o każdej porze roku,
bo każda chwila spędzona w naturze jest niezwykle cenna.